Komisja zakończyła obrady. Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Strzelnic. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na pierwszej sesji Rady Miejskiej Strzelnic 1 grudnia 2014 roku przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. Komisja skrutacyjna w składzie: Józef Masłowski przewodniczący, Jadwiga Torejko członek, Andrzej Boszyński członek. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu stwierdziłem, że w głosowaniu udział wzięło 21 radnych, głosów ważnych oddano 21. Na zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki głosowano w następujący sposób. Pan Andrian Hałuszko, głosów za 9, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Pan Edward Joachimiak, głosów za 12, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 0. Komisja skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Rady Miejskiej Trzcianki został wybrany pan Edward Joachimiak. Wasza dzwona strony, jak tylko was nie dobrze. To sam mówię. Wybrali koniec. Trudno. Przeczytam uchwałę, która jest podjęta w swojej tajnej. Uchwała numer 1/1 Radzkiej 14 dnia dzisiejszego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. Na podstawie artykułu 19.1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na cenie ustaw z 2013 roku podjęcia 594 ze zmianami, Rada Miejska Trzcianki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania przewodniczącym Rady Miejskiej Trzcianki został wybrany radny Edward Joachimiak. Paragraf drugi. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. Gratuluję wyboru przewodniczącemu i zapraszam do stołu prezydialnego. Ustępuję miejsca. Także już ja nie będę się pomagał. Nie, no tam Ale teraz zastępcy trzeba, nie? Razem z tym, z porozumieniem społecznym dalej będzie rządzić. Chciałem tutaj mówić. PSL będzie taką, jak PO, dostawką. Perskiego może wybiorą, bo był, że czemu może zaczęło. Nie, to już nie wiem, że byłoby, to już by... Może sam sobie wybierze, nie to już musi być jakiś zastępca, to by być właśnie z tej strony, jak już PSL. Może to użyć właśnie jako zastępca. Czas pokaże. Tutaj będziemy zdradzać, uprzedzać fakty. Michał, to co? Mikrofon, kartka legalna. Zastępcy może być. Powtórzę. Szanowne koleżanki i koledzy radni, serdecznie dziękuję wszystkim za udział w głosowaniu. To, że w procesach wyborczych są głosy za i przeciw, jest rzeczą normalną. I każdy z nas startujący do wyborów liczy się i z jednym wynikiem, i z drugim. Jednak w Radzie Miejskiej, w samorządzie lokalnym, myślę, że wszyscy radni, niezależnie od tego, w jaki sposób oddali swój głos, cel mamy jeden. Pracę dla mieszkańców miasta i gminy Trzcianka i na to oczywiście chciałbym również, żeby jasno i wyraźnie przypomnieć to, co jest zapisem ustawowym i statutowym.
do czego służy, podkreślam, przewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej ma dwie podstawowe kompetencje. Pierwsza z nich... Zamknij drzwi, drzwi zamknij. Sprawne prowadzenie sesji, czyli obrad Rady Miejskiej. I rzecz druga, można tak powiedzieć, techniczna organizacja pracy. I to wszystko. I zobowiązuję się, że skupię się tylko i wyłącznie na tych dwóch statutowych celach. Chciałbym jeszcze, korzystając tutaj z tej okazji, że mam mikrofon w ręku, żeby w imieniu nas wszystkich w sposób wyraźny podziękować Miejskiej Komisji Wyborczej, całemu składowi i całym składom wszystkich komisji obwodowych. To dzięki ich trudnej, jak wiemy, w tym roku pracy cały proces wyborczy został przeprowadzony i my zostaliśmy policzeni na tych, że tak powiem, pozycjach, które dały nam prawo odbioru dzisiejszego zaświadczenia. Także dla wszystkich członków tych komisji w imieniu nas wszystkich serdeczne podziękowania składam. Szanowni Państwo, ponieważ mamy przed sobą porządek obrad sesji Rady Miejskiej, ale zgodnie z naszym wstępnym planem pracy, który przyjęliśmy sobie na piątkowym spotkaniu, chcielibyśmy dzisiaj również pewne zmiany w porządku obrad wprowadzić. W związku z powyższym bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu, myślę, że również w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mieliśmy takie spotkanie w czwartek, gdzie omawialiśmy tok pracy przez miesiąc grudzień, a on jest dość napięty. Poprosiłem, aby w dniu dzisiejszym dokonać wyboru pełnych składów Rady Miejskiej, Prezydium, jak i też Komisji. I w ślad za tym poproszę pana przewodniczącego i poproszę państwa radnych o przegłosowanie zmiany do porządku obrad sesji Rady Miejskiej Ścianki i rozpatrzenie w punkcie 7 projektu uchwał i podjęcie uchwał w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ścianki, drugiego wiceprzewodniczącego, wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej Ścianki i ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Ścianki. Jest to o tyle potrzebne, żebyście Państwo mogli już procedować projekty uchwał i opiniować przez poszczególne komisje Rady Miejskiej Ścianki, a mamy zamiar jeszcze w tym miesiącu uchwalić budżet na rok 2015, także takie opinie poszczególnych komisji będą istotne, wiążące do zmian, ewentualnie przyjęciu prowizorium budżetowego stworzonego przez osoby. Jeżeli mógłbym jeszcze, panie przewodniczący, zabrać głos nie tylko w tej sprawie, to chciałbym także państwu przybliżyć plan pracy, który będzie nas przez najbliższe 4 lata oczekiwał, jak i też pozwolę sobie przeczytać fragment listu skierowanego od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na moje ręce, a dotyczy nas wszystkich. Szanowny panie burmistrzu, w związku z wyborem na zaszczytną funkcję burmistrza proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania
rozpoznania kieruję także ku wybranym radnym. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej lokalnej wspólnoty. Proszę Państwa, te słowa prezydenta skierowane do nas są dość istotne, ponieważ one wskazują na to, że przez najbliższe 4 lata, niezależnie od poglądu, niezależnie od opcji politycznych, niezależnie od tego, jak powstaną komisje, musimy pracować wszyscy razem dla dobra naszej lokalnej społeczności. Przez te 1,5 roku minionej kadencji wskazała Rada Miejska Trzcianki, że jest możliwość współpracy i chciałbym tą współpracę kontynuować. Chciałbym współpracę kontynuować szeroką, tak żeby każdy radny, każdy przewodniczący komisji miał możliwość dostępu do wszystkich informacji, do wszystkich dokumentów i żeby był zawsze przygotowany i przekonany, jak ma głosować nad poszczególnymi projektami uchwał. Czeka nas okres 4-letniej pracy, bardzo trudnej, bardzo ciężkiej i bardzo odpowiedzialnej. Wiąże się to z tym, że przez najbliższy okres czasu z tego programu 2014-2020, już możemy powiedzieć 2015-2020, Trzcianka musi dużo skorzystać. Jeżeli tego nie wykorzystamy, to można powiedzieć, że będzie to okres straconej pracy. Są to środki unijne, są to środki, które będą dostępne, ale trzeba wybrać, co w pierwszej kolejności jest nam potrzebny dla naszego społeczeństwa. Proszę Państwa, nie stać nas na to, żebyśmy wykorzystali je w pełni, ponieważ to jest wtedy możliwe, kiedy budżet gminy Trzcianka jest odpowiednio zasobny. I w miarę naszej możliwości, w miarę naszych możliwości finansowych, będziemy w najbliższym okresie czasu określać sobie 2 bardzo ważne dokumenty. Oczywiście po zatwierdzeniu budżetu na rok 2015 2 projekty uchwał. Projekty uchwał, które są kluczowe, które są strategiczne i które wskażą, w jakim kierunku nasza gmina będzie się rozwijała. Pierwszy dokument, który czeka na Państwa konsultacje, dyskusję i podjęcie, to jest kierunek strategii rozwoju gminy Trzcianka. To jest bardzo ważny dokument, który wskaże, w jakim kierunku nasza mała ojczyzna powinna się rozwijać. I drugi bardzo ważny dokument, na bazie tego dokumentu będziemy się starali pozyskiwać środki zewnętrzne i realizować wiele kluczowych zadań. To jest wieloletni plan inwestycyjny. I ten wieloletni plan inwestycyjny to jest dokument, który wskazuje najbliższy okres czasu rozwoju naszej gminy. Jest to dokument na tyle istotny, że w tym dokumencie możemy zapisać te inwestycje, które w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane. Nie zawsze jest tak, że środki unijne idą równo z naszymi planami, ale jeżeli zapiszemy sobie w planach inwestycyjnych, to te cele powinniśmy osiągnąć i doprowadzić do realizacji zbliżonych 100%. Nie chciałbym, aby powtórzyła się sytuacja z lat poprzednich, gdzie Rada Miejska podjęła wieloletni plan inwestycyjny, który był tylko dokumentem, a życie toczyło się w odmiennym kierunku. Dlatego apeluję, aby ten najbliższy okres czasu był okresem wytężonej pracy. Pracy, która ma określić przyszłość naszego społeczeństwa. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem na początku, niezależnie jak Państwo ukonstytuujecie sobie skład Rady Miejskiej Trzcianki, niezależnie jakie komisje, kto gdzie zasiądzie, zawsze jestem otwarty,
zawsze jestem gotowy do współpracy i chciałbym, abyśmy te najbliższe 4 lata wykorzystali wspólnie, razem, dla dobra naszych mieszkańców. Skorzystam tutaj z inicjatywy pana Adama i pana Łukasza. Przez te 4 lata zagrajmy razem. Zagrajmy sercem dla naszej małej ojczyzny. Dziękuję serdecznie za zabranie głosu panu burmistrzowi. Mamy zrealizowany dotychczas 6 punkt porządku obrad. Jak wynika z propozycji burmistrza, powinniśmy zaproponować do porządku obrad punkt, który niósłby numer 7, a zakończenie miałoby punkt 8. Ale zanim wprowadzimy pod głosowanie ten projekt, chciałbym się upewnić co do osób, które będą liczyły głosy w trakcie głosowań i tak korzystając już kolegi radnego Krzysztofa Jaworskiego dla uściślenia. Były to głosy liczone od radnego Jaworskiego Aleksandra do stołu prezydialnego. Natomiast pan radny Łukasz Walkowiak proszony jest o to, aby liczył głosy od pani radnej Durejko do pana radnego Roberta Szukaj. Czy panowie wyrażają zgodę na to? Dziękuję uprzejmie. Burmistrz Cianki zaproponował punkt 7 porządku dzisiejszych obrad pierwszej sesji 7 kadencji. Wyglądałoby to w sposób następujący. Punkt 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie a. wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki, b. wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki, c. wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej Trzcianki i d. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Trzcianki. Dla przypomnienia tylko, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada może wprowadzać zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Czy są co do tej propozycji jakieś uwagi? Dziękuję uprzejmie i jeżeli uwag nie ma, przystępujemy w tej chwili do głosowania zmian w porządku obrad. Kto z radnych jest za wprowadzeniem punktu 7, rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie, o której wcześniej zacytowałem. Kto jest za podjęciem tego punktu 7 o treści wcześniej odczytanej? Bardzo proszę. 11. Dla porządku, kto jest przeciw? Dla porządku, kto się wstrzyma? Stwierdzam, że punkt 7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie został wprowadzony do porządku obrad. W głosowaniu za opowiedziało się 21 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0. Teraz
zajmiemy się głosowaniem szczegółowym, czyli punkt 7a. Kto jest za wprowadzeniem w punkcie 7a projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzciarki? Dziesięć. Dziękuję uprzejmie. Dla porządku. Kto jest przeciw i kto się wstrzyma? Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki został wprowadzony do porządku obrad w głosowaniu za 21 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Punkt 7a. To jest projekt. Zgadza się. Przystępujemy do głosowania dotyczącego punktu 7b. Kto jest za wprowadzeniem w punkcie 7b projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki? Mea culpa. 11 i 10. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki został wprowadzony do porządku obrad w głosowaniu za 21 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0. Przechodzimy do głosowania nad wprowadzeniem w punkcie 7c projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej Trzcianki. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję. Ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej Trzcianki został wprowadzony do porządku obrad w głosowaniu za 21 głosów, przeciw 0, wstrzymujących 0. Przystępujemy do głosowania punktu 7d dotyczącego projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Trzcianki. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Trzcianki został wprowadzony do porządku obrad w głosowaniu za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. Automatycznie zatem nasz porządek obrad punkt 7 przesunął się na punkt 8 w stosunku do tego porządku, od którego zaczynaliśmy w dniu dzisiejszym. Przystępujemy do realizacji punktu 7a. Jest to projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. Bardzo proszę panią mecenas Stefanie Górali Piechotę w sprawie formalnej. Wniosek formalny, proszę o 10 minut przerwy.
na wniosek radnego Witolda Perskiego ogłaszam 10 minut przerwy.